Nie wciskacie kredytów, tylko spełniacie ludzkie marzenia. Kredyt jest środkiem do ich realizacji. Przepustką do lepszego życia. Biletem do raju. Jest tu pokazany pewien mechanizm po prostu nabijania ludzi w butelkę i bezwzględnego zarabiania na klientach banku, co zresztą się dzieje. W naszym filmie pracownicy banku są w stanie posunąć się do wszystkiego, żeby zrobić wyniki i żeby jak najwięcej osób nabrać zwyczajnie na te nieuczciwe kredyty. Kredyty we frankach są bezkonkurencyjne. Klient zamiast 200 tysięcy będzie mógł wziąć ponad 300. Najtrudniejszy będzie pierwszy miesiąc, musimy zdobyć klienta. Jak? Złagodzimy warunki. Damy kredyty tym, którzy do tej pory się nie łapali. Przejrzyjcie odrzucone wnioski i dzwońcie, ludzie będą wam wdzięczni. Troszkę obnaża instytucje bankowe, ich wiarygodność i że pokazuje, że po prostu też był to jakby taki element zbiorowej manipulacji, która miała na celu po prostu wydobyć jak największej ilości pieniędzy, że to troszkę było zamierzone. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi dla mnie w ogóle o sens tego filmu, to jest podstawowy taki, żeby nigdy w przyszłości takie coś się nie wydarzyło, żeby nie oszukiwać w taki sposób ludzi, ale jeżeli chodzi o sam fakt, czy będą się bać w ogóle banki, myślę, że każdy, kto byłby decyzyjny w tym temacie, powinien po prostu przyznać się do błędu, który został popełniony i spojrzeć po prostu na tragedie ludzkie, które się wydarzyły w związku z tym. Tak mnie się wydaje osobiście. A o jakiej kwocie mówimy? Milion dolarów. No, to już konkretna suma. No. Halo? Kaśka trafiła bankę. Historia się dzieje około 2004-2005 roku, kiedy była słynna sytuacja przyznawania czy też brania kredytów frankowych i jestem jednym z tych ludzi, którzy brali udział w tym procederze. Obsługa franka jest cholernie droga. Nie doczytałeś. Będziecie przeliczać kredyt frankowy od razu na złotówki. Kluczowe słowo, od razu. Na umowie jest frank, a będą płacić w złotówkach według aktualnego kursu. No, to będzie taki papierowy frank, taki polski franek. Franek. Jest to rzeczywiście takie bardzo wyrafinowane, komercyjne działanie po prostu banków. Ja gram takiego prezesa jednego z tych banków, a jednocześnie ucznia szefa wszystkich szefów, którego gra Jan Frycz. Pamiętaj, że jesteś pod moim parasolem, a to kosztuje. Pomyślę o tym. Na nas się bezwzględnie, bo ja też jestem klientem przecież banków, żeruje. I to jest niesamowita, fascynująca właśnie umowa społeczna od wielu dziesiątków lat, a szczególnie jeśli chodzi o te kredyty frankowe. Ja też jestem beneficjentem takiego kredytu i też jestem w sporze z bankiem. Słuchaj, a brałeś w złotówkach, tak? No właśnie... No właśnie były problemy. Brałeś w złotówkach, tak czy nie? Gadaj. We frankach, jak wszyscy. Mówiłem tylko w złotówkach, tak? Mówiłem? Myślę, że film ten może być takim głosem ludzi, którzy czują się przez banki oszukani. Lekcja, którą można wyciągnąć z doświadczeń bohaterów tego filmu, jest taka, żeby 15 razy zastanowić się nad ruchem, który będzie mógł mieć w naszym życiu bardzo długotrwałe i być może bolesne konsekwencje. Od jutra każdy nasz sprzedawca wciska klientowi dwa produkty. Polisolokatę i kredyt frankowy. Każdy przedsiębiorca bierze pod inwestycję opcję walutową. Cel 4 miliardy miesięcznie. Wydaje mi się, że widzowie będą się wzruszać, będą współczuć i będą mieć jakąś taką myśl na przyszłość dla siebie osobiście. O czym myślisz? Nam też się kiedyś musi udać, prawda?